Rosyjski atak na Ukrainę zaskoczył nie tylko jej mieszkańców, ale także całą społeczność międzynarodową. Na szczęście po otrząśnięciu się z szoku szybko ruszyła ona wojennym uchodźcom z pomocą. Bodaj najaktywniejsi okazali się w tym względzie Polacy, co dało się również dostrzec na terenie Legionowa i okolicznych gmin. Kiedy więc minął rok od rozpoczęcia wojny, właśnie za tę spontaniczną, wszechstronną pomoc, lokalni włodarze postanowili mieszkańcom, instytucjom i organizacjom podziękować. Doskonałą do tego okazją stała się lutowa sesja Rady Powiatu. Chciałbym raz jeszcze przyłączyć się do tych wszystkich podziękowań, które dzisiaj tu na tej auli padły, zarówno pod adresem ludzi dobrej woli, ludzi z otwartymi sercem, ludzi, którzy bezinteresownie zaangażowali się w pomoc dla naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy w tych trudnych momentach otwierali swoje domy, otwierali szkoły, organizowali rozmaite zakupy, realizowali rozmaite potrzeby. Bardzo dziękuję. Podobnież mówi się, że dobro wraca, a zatem nie żałujmy tego dobra i tych otwartych serc. Raz jeszcze dziękuję. A dziękować rzeczywiście jest za co, bo to dobroczynne, pospolite i niepospolite zarazem ruszenie odbywało się na niespotykaną dotąd skalę. To też symboliczne, że rok po wybuchu wojny w Ukrainie byliśmy w stanie wesprzeć jako powiat, jako mieszkańcy powiatu, zarówno instytucjonalnie, jako instytucje gminy, ale też właśnie te osoby, które włączyły się z potrzeby serca, które wykazały wyjątkową wrażliwość i zrozumienie dla tej tragedii, która odbywa się za naszymi granicami. I dzisiaj część tych osób została wyróżniona, uhonorowana podziękowaniami właśnie ze strony władz powiatu. Okazywane uchodźcom wsparcie przybierało rozmaite formy, począwszy od zbiórek pieniędzy, żywności czy odzieży, poprzez przyjmowanie pod swój dach obywateli Ukrainy, aż do zapewnienia im opieki psychologicznej i pomocy dla pozostawionych za granicą zwierząt. Na rzecz sąsiadów ze wschodu działali sami mieszkańcy, czyniły tak również lokalne firmy oraz organizacje pozarządowe, no i oczywiście samorządowcy. Mamy prawie 2000 podmiotów gospodarczych i wielu właścicieli czy prezesów tych firm zatrudniało osoby z Ukrainy i oni też sprowadzali swoje rodziny. Więc my jako gmina również należyliśmy do tych, którzy bardzo szybko podjęli działanie. Przygotowaliśmy halę sportową, pozyskaliśmy dla 100 osób łóżka z całym sprzętem, czyli kołdry, poduszki. I przez parę ładnych miesięcy ci uchodźcy przebywali na terenie naszej szkoły. Dla Ukraińców na kilka miesięcy stała się ona drugim domem, doglądanym przez szkolną społeczność, a także wielu mieszkańców gminy. Przyjmowaliśmy całe rodziny, głównie to były matki z dziećmi, były też osoby niepełnosprawne, które przyjeżdżały do nas o każdej porze dnia i nocy i na hali sportowej mogli znaleźć schronienie. Mieli wyżywienie, mieli całą obsługę sanitarną, dzieci były zaopiekowane, nauczyciele włączyli się w pomoc, organizując zajęcia pozaszkolne. Pięknie włączyła się cała społeczność Nieporętu i okolic, która piekła ciasta, przywoziła pampersy, środki czystości, wózki dziecięce i również zajmowała się nimi, tymi osobami potrzebującymi w weekendy. Staraliśmy się jak gdyby mocno wczuwać w to, co te osoby przeżywają. Pamiętajmy, że większość synów, ojców pojechała walczyć na front, natomiast pozostali chcieliśmy, żeby mogli się tutaj u nas czuć chociaż przez chwilę, przez tym najgorętszym okresie, jak u siebie w domu. Sądząc po emocjonalnych reakcjach gości z Ukrainy, ten ważny i szczytny cel został chyba osiągnięty.